trakcie dzisiejszego koncertu wystąpi Gdański Chór Nauczycielski. Jest to zespół amatorski, którego w skład wchodzą byli nauczyciele właśnie z terenów Gdańska. Chór działa już od ponad 25 lat. Właściwie w przyszłym roku będziemy obchodzili 30-lecie działalności. Na dzisiejszy koncert Gdański Chór Nauczycielski przygotował repertuar naturalnie liturgiczny, ponieważ znajdujemy w świątyni i koncert ma też szczytny cel, mianowicie mamy wspierać Fundację na rzecz odbudowy organów w tymże kościele. No to tak się właśnie złożyło, że program jest sakralny. W pierwszej części wykonamy pieśni głównie liturgiczne różnych kompozytorów, począwszy od epoki renesansu aż po czasy współczesne. W dzisiejszym koncercie będziemy mieli okazję wręczyć certyfikaty bardzo wielu patronom Piszczałek, którzy tutaj do nas tłumnie przyjdą i no, mam nadzieję, że to będzie dla nich też bardzo taki podniosły moment, bo dla nas jest to bardzo ważna sprawa. Te koncerty służą właśnie odbudowie instrumentu, służą promocji tego projektu i te wręczanie certyfikatów tak uroczyste w trakcie koncertów jest takim naszym małym podziękowaniem za wkład, który właśnie ci patroni na rzecz tego projektu realizują. Nie co dzień się takie organy odbudowuje. To my mamy szczęście i mamy zaszczyt jakby brać udział w odbudowie takich organów. I dla mnie to jest rzecz wyjątkowa. No, na co dzień jemy obiad, tak? Na takie organy buduje się raz w życiu. Po nas coś zostanie. Samorząd uczniowski drugiego ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Sopocie. Żeby to odbudować i kultywować. Dziękujemy Wam bardzo. Inicjatorem tego pomysłu, pomysłodawcą był dyrektor naszej szkoły, Jacek Gan, który prywatnie jest pasjonatą muzyki klasycznej, a my jako uczniowie szkoły, która broni kultury, kultury broniliśmy i też, że tak powiem, polubiliśmy tego typu koncerty. Nasza szkoła jest bardzo zaangażowana w jakieś akcje związane z ratowaniem kultury i z wspieraniem. Na pewno to nam poprze jeszcze bardziej te działania, które do tej pory nam się udało zrobić. Pochód, że tak to nazwę, przychodził właśnie całą szkołą i zbierał środki. Każdemu opisywał dokładnie, na czym ta akcja polega. Przyjeżdżamy na taki koncert, ale jak tylko jest możliwość, syn nas zawiadamia, przyjeżdżamy. Są piękne koncerty. No ja lubię przy akompaniamencie, a cappella raczej mniej lubię, ale szczególnie Ave Maria, ten chyba, to chyba serce każdego ruszy ten kawałek. Może nie jestem jakąś wielką fanką takich koncertów, ale od czasu do czasu bardzo lubię brać w nich udział i jednak to jest miła odskocznia od takiej innej muzyki i bardzo przyjemne. Najbardziej brakowało tutaj organów, takich prawdziwych organów, ale mam nadzieję, że już niedługo, nie wiem, być może na następnym albo jeszcze kolejnym koncercie już będą te prawdziwe, na które właśnie czekamy, żeby nam zagrały. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do włączenia się w projekt odbudowy, czy to jako patron, czy to jako darczyńca, czy też w jakiś inny sposób, na przykład jako zapisanie się jako członek Stowarzyszenia Dziedziniec.